Cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszego cyklu Emocje kocham i rozumiem. Nie lubię tego stanu, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać. Wiem, że jest potrzebny i wiem, że świadczy o tym, że coś się wydarzyło ważnego albo coś kogoś ważnego potrzebujemy, a tego kogoś już nie ma. Ale to jest taki stan, taki trochę stan do tyłu, a ja lubię stany do przodu. Mowa o tęsknocie. Tęsknota to jest taka emocja, taki stan emocjonalny, taki moment, w którym czujemy, że chcemy czegoś, czego nie ma teraz. A prawdopodobnie było, albo sobie wyobrażamy o tym, że mogłoby być jakieś. Często też tęsknimy za jakąś wersją jakiejś osoby. Czyli nie nawet tą osobą, którą nie wiem, jesteśmy w jakiejś relacji i nasz mąż, partner, żona, partnerka jest jakiś. I to jest ta sama osoba, ale my tęsknimy za jej wersją wcześniejszą, przed jakimś wydarzeniem, albo przed jakimś zdarzeniem w naszej relacji, albo przed tym, jak wrócili z zagranicy. Że ta tęsknota jest o tym, o jakimś obrazie przeszłości, czy jakimś wyobrażeniu przeszłości. Poza tym jest takie piękne powiedzenie, że przeszłość ma taką umiejętność ścierania ostrych krawędzi ze wspomnień. Czyli jest tak, że pamiętamy coś łagodniej, lżej, mniej gorzko. I to jest z jednej strony fajny mechanizm, bo inaczej to nasze wspomnienia haratałyby tą duszę cały czas i cały czas nas tam po prostu raniły. Ale z drugiej strony on może być zgubny o tyle, że tęsknimy za jakimś wyobrażeniem, które nie jest jakby prawdziwą prawdą przeszłości. Więc na to też warto zwrócić uwagę. Ale sama sobie teraz zaprzeczę, bo chcę powiedzieć, że tęsknota też w jakimś sensie może być takim dzwoneczkiem jakby kierującym wstecz, ale tak naprawdę można z niego skorzystać do przodu. To znaczy, jeśli ja tęsknię za, nie wiem, jakimś stanem, który miałam w jakimś momencie swojego życia, akurat to nagrywam do Was z Krakowa. Kraków jest miastem, który traktuję trochę jak mój drugi dom. Ja tu bardzo dużo jeździłam, bo mieliśmy tutaj rodzinę, więc przyjeżdżaliśmy tutaj często. Ja urodziłam się w Rzeszowie, więc to nie jest daleko. Kraków od Rzeszowa jest bardzo blisko. I ja w Krakowie spędziłam bardzo dużo czasu, no, odwiedzając go, ale też potem na studiach i w mojej pierwszej pracy. I jak tu przyjeżdżam, ile razy tu przyjeżdżam, to odpamiętuje mi się, czy przypomina mi się to moje życie studenckie. Akurat ono jest bardziej gorzkie niż słodkie, bo to był też taki czas, kiedy jeszcze wikłam się trochę w zaburzenie odżywiania i te wspomnienia są bardzo różne. Natomiast jest w tym taki element takiego początku drogi. Ja pamiętam studia jako taki czas, że wszystko jest właściwie do wymyślenia dopiero, że wszystko jest przede mną, że mogę to sobie ułożyć, mogę z tego skorzystać i z tego, mogę tu pojechać, mogę to połączyć. I w sumie taki jest koloryt wyboru. I zdałam sobie sprawę, że nie tęsknię za tym. Nie tęsknię za tym czasem, nie tylko dlatego, że był gorzki, ale dlatego, że jestem jakby wysycona czy pełna radości z tego miejsca, w którym jestem teraz. Zawodowo, życiowo, prywatnie, relacyjnie, zdrowotnie. I nie mam takiej tęsknoty za tamtym czasem, natomiast to mi przypomina, bycie w Krakowie mi przypomina o tym kolorycie do przodu. Nie wiem, czy się jakby wystarczająco jasno wyrażam, ale ponieważ powiedziałam, postawiłam taką hipotezę, że tęsknota jest jakby zakotwiczona w przeszłości, ale ona też może nam przypominać o takich zdarzeniach, które mogą kierunkować nas do przodu, które mogą pomagać dokonywać różnego rodzaju wyborów albo uświadamiać, że te wybory, których dokonaliśmy czy dokonałyśmy, są właściwymi dla nas wyborami. I to jest cudowne uczucie, czyli spodziewałam się trochę, że przyjeżdżając do Krakowa co jakiś czas będę tęsknić za tym, co było, ale właśnie tak nie jest. Więc opowiadam Wam też o takim zjawisku jak luka tęsknoty, że się dziwimy, że przyjeżdżamy gdzieś i boimy się, że nas zaboli, zakłuje, jakby uszczypnie coś w serce, a się okazuje, że nie, że już za tym nie tęsknimy, bo jesteśmy w jakimś innym miejscu, które już jakby nie słyszy jakichś wołań, syreni śpiewów tamtego czasu, tylko już cieszy się z tego, co jest. Więc możecie też mieć taką jakby wyczekiwaną tęsknotę, która się nie ziszcza.
ale też jest taka tęsknota właśnie o tym, żeby przywrócić jakiś element z przeszłości, nie całe, jakiś, na przykład nie cały czas studencki, ale jakiś element z tego czasu studenckiego, czyli na przykład ktoś kochał chodzić do jakiegoś kina, które już nie istnieje, ale to było takie kino niszowe i w Krakowie było takie kino, zresztą na końcu mojej ulicy, ja mieszkałam w centrum Krakowa i tam były takie niszowe filmy, zresztą też na rynku w Krakowie było takie też kino wspaniałe, do którego często chodziliśmy, bo były środy tanie, więc chodziłaś na tanie bilety w środy ja akurat nie mam tego uczucia, ale osoby mi opowiadają, że tęsknią za taką swobodą chociażby logistyki dnia, że mogły przyjść na 13 do kina i co jakiś czas wysycają sobie tą potrzebę tęsknoty, czyli tęsknota z przeszłości jest aplikowana do teraźniejszości i wyrywają się, szczególnie jak mają zawody takie freelancerskie, to trochę jest łatwiej, ale wyrywają się w środku dnia do kina. Więc mówię o tym, że ta tęsknota za czymś, możemy tęsknić za jakby całym zjawiskiem, na przykład za całą osobą, która odeszła, która że pojawiła się śmierć w naszym otoczeniu, możemy tęsknić za jakimś ułamkiem, jakąś częścią tej osoby, możemy tęsknić za jakimś stanem, który myśmy odczuwali, będąc, nie wiem, w jakimś miejscu, w jakiejś relacji, w jakiejś pracy, a możemy też wpadać w tą pułapkę, że wydaje nam się, że zatęsknimy za czymś, a okazuje się, że już za tym nie tęsknimy. I to wszystko, o czym mówię, jest możliwe, w ogóle ten cały cykl jest i jakby będzie miał zastosowanie praktyczne tylko u osób, które budują tą samoświadomość. Bo wielu z nas i wiele z nas może przeżywać życie w taki sposób, że w ogóle tęsknota, w ogóle co to za emocje. Zresztą Brené mówi, Brené Brown mówi, że wielu z nas i wiele z nas nie potrafi rozpoznawać więcej niż 3 do 5 emocji. Radość, smutek, złość. I to jeszcze jak nazwie takimi zwrotami, to jeszcze okej. Okay. Może być okej, okay, nie okej, okay, tak sobie. Nie? Że są takie 3 stany emocjonalne. Okej, okay, nie okej, okay, tak sobie. I chodzi o to, żeby rozwijać tą umiejętność rozpoznawania w sobie różnego rodzaju stanów, bo to pięknie daje wskazówki na dobre życie, na to, czego chcemy albo czego nie chcemy. I jeszcze z tęsknotą jest tak, że i teraz właśnie takie zadanie domowe, chciałabym, żebyście sobie pomyśleli, za czym teraz tęsknicie. Czy jest jakaś rzecz, za którą tęsknicie, za jakiś stan, jakiś moment, jakieś wspomnienie, które budzi w was tęsknotę? I teraz jak możecie sobie zaspokoić tę tęsknotę? Czyli co teraz, w tym teraźniejszości, możecie zaaplikować, możecie dać, możecie zrobić, żeby część tej tęsknoty jakby podlać, nakarmić? A druga rzecz też jest taka, co jest takiego, za czym myśleliście, że będziecie tęsknić, a się okazuje, że nie tęsknicie. Co jest takiego, co się okazuje już nie być taką realną tęsknotą, która gdzieś wypełnia wasze serce. Czyli zdziwicie się, że coś było, za czym tęskniliście bardzo długo, a teraz już tego nie macie w sobie. To jest takie zadanie domowe, ale zaczęłam mówić o jeszcze jednej rzeczy, że jest takie powiedzenie, że czas leczy rany. I tęsknota jest trochę właśnie o tym, o leczeniu jakichś ran. Tyle tylko, że czas może zaleczyć jakieś rany, jeśli my ich nie będziemy rozdrapywać wielokrotnie. I teraz przyznać się bez bicia, kto z was słuchających, oglądających ma taką tendencję, wiecie, do drapania takich starych jakichś strupków i teraz już nie mówię metaforycznie, ale tak czysto biologicznie, że są wśród nas takie osoby, które sobie tam nie pozwalają się ranom zagoić. A metaforycznie też tak mamy, że podsycamy tą tęsknotę czasami sztucznie i teraz trudno jest rozpoznać bardzo, czy ja robię to, że w takim nurcie healing, czyli takiego uzdrawiania tej tęsknoty, czyli na przykład, nie wiem, przeprowadziłam się do takiej części miasta i przejeżdżam obok tego starego mieszkania, które jest manifestem mojego byłego jakiegoś życia, które miałam i przejeżdżam i jeszcze płaczę i płaczę i płaczę. Ja tak miałam, kiedy się przeprowadziłam do innej części Warszawy, bo teraz mieszkam w Warszawie, że przejeżdżałam obok mieszkania, które było dla mnie kiedyś bardzo ważne i było jakby częścią mnie i przejeżdżałam i za każdym razem płakałam. I za każdym razem to wzbudzało we mnie jakiś taki rodzaj nostalgii, smutku i właśnie tęsknoty. Nie za fizycznym mieszkaniem, tylko za tym, co tam w tym mieszkaniu było, co się działo, jaki to był czas w moim życiu. Aż w końcu wypłakałam to
I teraz przejeżdżam bez płaczu. I to jest taki papierek lakmusowy, jak mi idzie z tęsknotą, czy ze smutkiem wobec jakiejś części mojej przeszłości. Możecie sobie takie testy porobić na różne rzeczy, czy właśnie przejeżdżać obok jakiegoś miejsca, słuchać jakiejś piosenki, która wam się z czymś kojarzyła i sprawdzać, na ile ta piosenka wzbudza w was jeszcze jakiś rodzaj tęsknoty, a na ile już nie. Bo z czasem, teraz użyję zwrotu, którego nie lubię używać, ale jednak, z czasem powinno to uczucie jakby się wygaszać czy wygasać, że emocje mam taką, już wiecie dobrze, już tutaj mam nadzieję słuchaliście jednego naszego wykładu, że te emocje mają taką funkcję, przychodzą i odchodzą, że mają taką falową swoją dynamikę, więc z czasem to powinno łagodnieć. Jeśli nie łagodnieje, to być może warto sobie zadać pytanie, czy ja nie stymuluję trochę tej rany, czy ja jej nie rozdrapuję, czy ja jej intencjonalnie sobie jeszcze tam nie dokładam, bo czerpię jakiś rodzaj paradoksalnej przyjemności z tego, że jestem ciągle w tym smutku. Że jak utkniemy w smutku, to grozi, to jakby to on się staje, czy tęsknocie, to one się stają swego rodzaju mechanizmem obronnym przed życiem. Że z tęsknoty, z żalu, z goryczy zaprę się i nie będę żyć przyszłością, nie będę żyć teraźniejszością, nie będę do życia, tylko jestem od, jestem ciągle w tym, co było kiedyś. I to jest taki dziwny mechanizm, zresztą jeden z takich w kontekście organizacji i biznesu, z którymi bardzo często pracuję, jak następuje rotacja w zespole, albo się wymienia osoby w zespole, albo zmiana zwierzchnika tego zespołu, albo zmiana w ogóle właściciela firmy, to istnieje takie ryzyko, że zespół czy organizacja będzie się trzymała kurczowo czegoś, co nazywamy nostalgią. Czyli takim stanem, w którym cały czas myślimy o tym, a jak to było, a kiedyś to było fajnie, a on to był inny, ten to teraz jest inny, a tamta była fajniejsza. Więc zapominamy żyć, tylko cały czas jesteśmy w przeszłości, nie jesteśmy tu i teraz. I nie ma nic złego jakby we wspominaniu tego, jak to kiedyś było, pod warunkiem, że to nie blokuje życia, że to nie blokuje teraźniejszości, że to nie powstrzymuje mnie przed tym, żeby zaakceptować, że teraz jest ktoś inny i teraz będzie trochę inaczej. A na pewno będzie inaczej, bo jak jest inna osoba, to będzie inaczej i ja jestem inna, czy zespół jest inny w tym otoczeniu. Więc nostalgia jako taki sztucznie podsycany stan, tak samo jak tęsknota, tak samo jak żal czy żałoba, on nas może powstrzymywać, być takim mechanizmem blokującym możliwość pójścia dalej. I to też jest takie zadanie domowe z gwiazdką dla was. Czy przypadkiem nie jest tak, że w jakiejś sferze swojego życia jesteście cały czas w przeszłości i rozpamiętujecie i tam wspominacie coś, zamiast pogodzić się z tym, że to było, minęło i teraz jest czas na nowe. To jest taki trudny moment, bo to jest taki moment trochę rozpoczynania czegoś na nowo i pogodzenia się, że tamto sene vrati, nie? Nie jest to najprzyjemniejszy moment, ale to jest taka brama przejścia do nowych możliwości, do nowego życia. I z tym was dzisiaj zostawię, z takim jakby z szacunkiem do nostalgii i do tęsknoty i do żalu i do żałoby, o których też wykłady robiliśmy tutaj, więc bardzo was zapraszam do innych odcinków, żeby posłuchać o żałobie na przykład, o tym jak ona może nam pomagać przechodzić, ale też pomagać żegnać się i witać nowe, bo ona jest właśnie od tego, jest takim pięknym zjawiskiem emocjonalnym, które pomaga pochować i jakby pójść dalej, zostawić i pójść dalej. Zostawić w takim sensie, zostawić to w jakiejś wersji, a zabrać w innej wersji. Więc życzę nam wszystkim, żebyśmy przeżywali tęsknotę, ale też pozwalali jej sobie odejść, jej pójść, zrobić miejsce na coś innego, bo tylko tak możemy żyć do przodu. Tył, przeszłość jest piękna, jest tym, co nas ukształtowało, ale rola przeszłości kończy się w momencie, kiedy zaczyna się teraźniejszość. I żebyśmy o tym nie pamiętali, nie zapominali, żebyśmy dawali sobie szansę na to, żeby żyć tu i teraz i żyć do przodu, a przeszłość zostawić tam, gdzie jej miejsce, czyli w przeszłości. Życzę nam tego całym sercem i tego, żebyśmy byli gotowi nie rozdrapywać tego, co już się chce zaleczyć. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia i zobaczenia na YouTubie i na Spotify w kolejnym odcinku.